Radio Wnet, www.wnet.fm. Radio Dwóch Stolic, Radio Wnet. I teraz zmieniamy. Antoni Opaliński jest w studio i zaczynamy rozmawiać na temat geopolityki, bo to, co widzimy przez okno, to widzimy, ale tu gdzieś działają wszystkie światowe siły. Tutaj Liban jest takim miejscem, w którym czuje się tektonikę świata. Nieprawdaż? Prawdaż. I to nawet geologicznie, nie tylko politycznie, bo również przez Liban przechodzą dwa właśnie tak zwane, jak to się mówi, plaki, czyli płyty tektoniczne po polsku wyraźnie, ta europejska i ta azjatycka. Jakoś tak się składa, że politycznie też te dwie plaki tutaj się właśnie w Libanie ścierają. To kto tutaj miesza? Wyliczmy tych, którzy mieszają w Libanie. No, panie redaktorze, tak od razu od mieszania. Może zacznijmy od tego, kto łączy. No, słyszeliśmy z ust naszego patriarchy przed samym odjazdem do Rzymu, kiedy nam, wszystkim nam powiedział wyraźnie, że jedzie po to, by powiedzieć papieżowi, że Jan Paweł II nauczył nas najważniejszego celu, jaki mamy tutaj jako chrześcijanie w Libanie. Dbać o równowagę. Czyli robić wszystko, żeby była równowaga, nie przewaga, ale żeby była równowaga pomiędzy muzułmanami a chrześcijanami i wcale tu nie chodzi o liczbę. Chodzi o wpływy i wiemy, jaki jest tu układ polityczny. Kto miesza? No mieszają panowie tym, którym na tym bardzo zależy. W cudzysłowie mówiąc panowie, mówię tu o siłach takich. Wiadomo, że przysłowia są najlepsze, żeby krótko i szybko po prostu powiedzieć prawdę. W mętnej wodzie diabeł ryby łowi. Politycy wszelkiej maści, nie tylko światowej, ale również libańskiej, wcale nie lubią przejrzystości. Wcale nie lubią, żeby to było klarowne, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Najlepiej im się żyje, najbogaciej, najdłużej zostają przy władzy, jak to było śpiewane między innymi w tej piosence kabaretowej po arabsku, którąśmy słyszeli wcześniej, kiedy nikt nie wie, o co chodzi. No to spróbujmy wyjaśnić w takim razie, o co chodzi. No oczywiście, przede wszystkim trzeba by zacząć od tego, że sam byt nasz, powiedzmy libański, jest bytem wyjątkowym. Jest przesłaniem dla świata, jak to powiedział Jan Paweł II, bo wiemy, że w 1943 roku, dokładnie jak dzisiaj 22 listopada, Liban obudził się wolny, ale bardzo skomplikowany. W tym kraju żyje 18 wspólnot religijno-wyznaniowych, czyli mamy praktycznie wszystkich chrześcijan możliwych, katolików, protestantów, prawosławnych, kogo tylko byśmy chcieli i w zasadzie wszystkie odłamy również też islamu, czyli oczywiście szyizm, sunizm, jak również druzowie, jak również alawici, nie mówiąc o pomniejszych i oczywiście jako 18 wspólnota żydowska, może być śmieszne, ale do dzisiaj funkcjonuje nazwa w Sydonii jako suku żydowskiego, chociaż już nikt z mieszkańców tego nie pamięta, a na pewno tego głośno nie wypowiada. Czyli po prostu ta konstrukcja tego kraju była zbudowana właśnie na równowadze i na docenieniu każdej z tych właśnie wspólnot, które w Libanie żyje. I teraz, jeżeli cokolwiek się na świecie dzieje, tak jak to się stało w 1948 roku zeszłego stulecia, kiedy to do życia zostały powołane dwa państwa, Palestyna i Izrael. Oczywiście Palestyńczycy z tego nie skorzystali, dzisiaj tego bardzo żałują zresztą, no to to spowodowało pierwszą falę uchodźców, którzy tu z Palestyny tutaj się znaleźli, ale to była jeszcze taka fala intelektualistów, ludzi, którzy mieli pieniądze, między innymi przeniósł się Arab Bank, który był bankiem palestyńskim, przeniósł się do Bejrutu. To jeszcze tak nie za bardzo po prostu zrujnowało tą równowagę. Natomiast momentem takim zasadniczym to była wojna sześciodniowa, rok 1967. No tutaj już mamy setki uchodźców i w tej wojnie Jom Kippur jeszcze nam dołożono, plus jeszcze tak zwany Czarny Październik, który miał miejsce w Jordanii. Kiedyś znaleźliśmy się tu w Libanie z około powiedzmy 500 tysięcy uchodźców palestyńskich. To jest olbrzymia masa na 3 miliony ówczesne mieszkańców. Dzisiaj mamy 4. Wtedy było około 3 milionów. I kim są Palestyńczycy? Wszyscy wiemy, jeżeli chodzi o religię, sunnitami, czyli bliższa później jest ciało koszula, czyli część społeczeństwa libańskiego również niejako sprzyjała, popierała właśnie tą grupę Palestyńczyków, którzy stali się państwem w państwie i to był pierwszy zasadniczy powód wojny libańskiej.
To był pierwszy powód wojny libańskiej, a dziś wiele lat po wojnie ilu, czy ci Palestyńczycy cały czas stanowią tutaj odrębną siłę? Siły może już takiej nie, choć problem wielki. Choć problem wielki, dlatego że pozostają w obozach. Praktycznie w 1982 roku był taki właśnie pakt, układ zakończenia tej wojny właśnie między Izraelem a Palestyńczykami po to, żeby wywieźć wszystkich bojowników do północnej Afryki, pamiętamy te czasy, ale oni jednym portem wyjechali, drugim portem wrócili i dzisiaj też mówimy o około 300 tysiącach uchodźców właśnie palestyńskich, którzy żyją za drutami. Ja też mam no, wielkie, powiedzmy, sentymenty, wręcz powiedział litości do tych ludzi, do tych dzieci, bo proszę sobie wyobrazić, że pan i pana dzieci nie mają obywatelstwa, że pan i pana dzieci nie mogą nawet marzyć o tym, żeby zdobyć jakiś zawód, żeby pracować, tylko są na utrzymaniu UNRWA, która zresztą teraz jest w niebezpieczeństwie, bo pan prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że odetnie właśnie te pieniądze, te miliardy, które szły na tą organizację, która pomagała. A w jaki sposób pomagała? Praktycznie wszystko. Szkolnictwo, służba zdrowia, również utrzymanie ekonomiczne dla tych ludzi, którym po prostu jest zabronione w Libanie pracować i praktycznie tylko za pozwoleniem specjalnym i dokumentami koloru niebieskiego, czyli ONZ-u, mogą spoza tych murów i drutów wyjść na zewnątrz, czyli żyją w grajdołku. I oczywiście co ten grajdołek w cudzysłowie stwarza? Wielką nienawiść. Tam jest po prostu matecznik nienawiści, tak praktycznie do wszystkich. Do wszystkich. Palestyńczycy to są przeważnie sunnici, ale w Libanie mieszkają też szyici. Jaki jest związek tu szyitów z szyitami w Iranie? No oczywiście to jest problem libański, że mamy też taką wspólnotę, która po prostu, trzeba przyznać szczerze, była niedoceniona w latach zwłaszcza 50., 60. Proszę sobie wyobrazić, że w latach 80. ówczesny kardynał, patriarcha Hrejś musiał abdykować i to nie z powodu ani szyitów, ani sunnitów, tylko własnych wyznawców. Po prostu krytykowano go i wręcz no, prawie, że no, straszono za jego słowa, które wypowiedział jak dobry pasterz. Powiedział do swoich katolików, maronitów, jeżeli nie dacie tego, co się należy szyitom, czy tej pozycji odpowiedniej w społeczeństwie libańskim, to przyjdą i sobie sami wezmą. Musiał z tego powodu abdykować. To był właśnie między innymi ten problem, że wzrosła siła bardzo sunnitów, wspartych obecnością również Palestyńczyków. Zresztą, proszę Państwa, kto o tym wie, kto o tym mówi, że w pierwszej fazie największa nienawiść, jaka panowała w Libanie tutaj, to między szyitami a Palestyńczykami. Przecież oni opanowali całe południe Libanu, a całe południe Libanu jest właśnie szyickie. To dopiero później doszło do jakiejś tam, powiedzmy, ugody, bo co ich łączy? Łączy ich tylko, powiedziałbym w cudzysłowie, wspólny wróg, czyli Izrael. Tylko to ich łączy, i Palestyńczyków, a zwłaszcza jeżeli chodzi o Hamas i o Hezbollah, a tutaj oczywiście wśród słuchaczy na pewno króluje, w cudzysłowie też mówię, wielka ignorancja, bo niestety spotykam się na co dzień z setkami Polaków przyjeżdżających tu do Libanu i oczywiście zawsze mnie pytają, jak tutaj się czuje Hamas w Libanie, oczywiście kiedy to jest całkowity nonsens. Hamas jest to organizacja palestyńska, na dodatek sunnicka, czyli w rzeczy samej, powiedzmy, wroga, można by powiedzieć tutaj, Hezbollahowi, chociaż łączy właśnie jak na razie wspólny wróg, ale proszę mi wierzyć, jakby tylko znikł w tym sensie, że przestał istnieć ten problem wspólny, to oczywiście między sobą też, jak to jest przecież na terenach Syrii, wezmą się po prostu za głowę. Jeszcze poza Iranem jest Arabia Saudyjska, z kolei sunnicka. No wiadomo, wiadomo, w dzisiejszych czasach po prostu naprawdę, kto nie śledzi na bieżąco, co się dzieje, to może zwątpić. No, jeżeli sobie powiemy, że już od kilku miesięcy, a nawet ponad roku mieliśmy do czynienia z bardzo poważnymi kontaktami, jeżeli chodzi o różne, powiedzmy, układy właśnie między chociażby Izraelem a Arabią Saudyjską, no to mogą nam włosy, jak jeszcze je mamy, stanąć dęba. No skąd to się w ogóle wzięło? Jakim cudem po prostu dochodzi do takiej przyjaźni, a tu znowu wspólny wróg. Wiadomo, że Iran, czyli zarówno Izrael, to mówi głośno, to nie możemy nawet tego ukrywać, że jest dla Izraela i dla świata, przynajmniej tak chce nam, powiedzmy, powiedzieć Izrael, zagrożeniem jest Iran, który musimy bombardować, który musimy niszczyć, który produkuje bombę atomową, a oczywiście jeszcze bliżej do Iranu ma Arabia Saudyjska i też trzęsie troszkę, powiedzmy, raczej galabijami niż spodniami, dlatego, że przecież pamiętamy, co się stało w Jemenie, że tam już tam poplecznicy, czyli utrzymankowcy
wrogowie wręcz Iranu, czyli Hezbollah w Jemenie robił bardzo brzydką dla Arabii Saudyjskiej robotę i najprawdopodobniej te rakiety, które spadły w okolicach stolicy Arabii Saudyjskiej były właśnie przez tych panów wysłane. Oczywiście teraz też dochodzi do pewnej jakiejś takiej, powiedzmy, no ugody, przynajmniej żeby się jakoś poukładać, bo to, co my mówimy i to, co do nas dociera, to jest tylko, powiedzmy, ta prawda powierzchniowa, to, co możemy widzieć, co mamy prawo mówić, a domyślać się przecież nie mamy prawa, tak? Ale wiele rzeczy można by się domyślać. Ale nad tą mieszanką bliskowschodnią są wielkie mocarstwa spoza Bliskiego Wschodu. Jakie cele mają tutaj Amerykanie i Rosjanie? No, przede wszystkim według tych ludzi, z którymi ja rozmawiam tutaj na miejscu, dziennikarzami, ludźmi też polityki, wszystko zaczęło się od bogactwa naturalnego, które tutaj zostało odkryte nie tylko w morzu, które przynależy do Libanu, ale również w północnym części Izraela, jak również przy Cyprze, jak również wzdłuż wybrzeża Syrii. Proszę sobie wyobrazić, że aktualnie mamy tutaj do czynienia w Libanie z największymi na świecie złożami gazu i ropy, odkryte, nieeksploatowane. Proszę mi to dobrze zrozumieć, że odkryte, wiemy, że są, ale jeszcze, no, Izrael tam coś zaczął już wydobywać. Na dodatek jest tak zwany akwen Lewiatan, tak się dziwnie nazywa Lewiatan, który jest sporny, gdzie powiedzmy to może być początkiem nawet konfliktu, jeżeli po prostu zacznie on być przez jedną albo przez drugą stronę eksploatowany. Do rozmowy na temat geopolityki wrócimy na pewno w jutrzejszym poranku, bo pewne dużo pytań jest niezadanych, a też w szczegóły byśmy weszli, kto jest kim w Libanie i kto jest kim na Bliskim Wschodzie. A jedno pytanie kończące ten wątek geopolityczny, czy można Byblos taksówkę zamówić i pojechać do Damaszku, czy nie? Raczej w Byblos zamówić taksówkę, żeby pojechać do Bejrutu, a z Bejrutu po prostu z takiego miejsca, które się nazywa właśnie Jisr Kola, można sobie stamtąd wziąć taksówkę i dzisiaj śmiało pojechać do Damaszku. Trzeba przyznać, że ta droga damasceńska, która sobie liczy 100 kilometrów zaledwie, a od granicy do Damaszku to jest zaledwie 40 kilometrów, jest już przejezdna, w miarę bezpieczna. Oczywiście ja nie polecam żadnemu z Polaków aktualnie tą drogą podróżować, jednego tylko i wyłącznie powodu, że wymagana jest znajomość języka arabskiego, wymagana jest znajomość po to nawet chociażby, żeby słuchać codziennie wiadomości w radiu, żeby sobie zdawać sprawę, bo ta sytuacja, trzeba przyznać, jest płynna. Ale na przykład firma, która obsługuje powiedzmy nasze pielgrzymki, jeżeli chodzi o autobusy, regularnie organizuje wycieczki do Damaszku i do takich wiosek przepięknych, niedaleko Damaszku, Maalula i Sydnaja, wycieczki dla Libańczyków na razie. My planujemy, oczywiście po zasięgnięciu informacji od naszych dyplomatów, zarówno w Bejrucie, jak i tych, którzy są odpowiedzialni za Syrię, takie jednodniowe czy dwudniowe już pielgrzymki w przyszłym roku, powiedzmy, organizować. To pewnie będą mogli o tym usłyszeć słuchacze Radia Bejrut Wnet, a ta piękna, ale wątła równowaga, o której mówiliśmy na początku tutaj, która utrzymuje ten Liban w istnieniu, czy ona przetrwa przez najbliższe lata? Myślę, że przetrwa, a zawarte jest to właśnie w hymnie naszym libańskim. Pamiętaliście, jak przetłumaczyłem to zdanie, gdzie od wieków słynni z szabli i pióra. Myślę, że ta szabla już dzisiaj jest niepotrzebna, ale pióro tak. I o ile będziemy zawsze mniej liczni w Libanie jako chrześcijanie, o tyle nasz ciężar intelektualny, polityczny, myślę, że też religijny. Proszę spojrzeć, za chwilę pan redaktor też zobaczy kobiety w czadorze, bo na tą procesję przychodzą zarówno chrześcijanie, wiadomo, wszyscy, ale również i wyznawcy innych religii, zwłaszcza muzułmanów. Co ciekawsze, wczoraj rozmawialiśmy dwa dni temu z księdzem właśnie odpowiedzialnym za cuda. Mówi, 30% tych cudów, które spisujemy rocznie pod przysięgą, dotyczy muzułmanów. No, szczodry jest nasz ten szarbel, a co znaczy, że Pan Bóg jest szczodry dla wszystkich? A dla nas małym cudem jest to, że nadajemy stąd, z Zanai, z Libanu, że udało się Radiu Wnet tutaj dojechać i udaje nam się poprowadzić stąd poranek Radia Wnet w dwóch stolicach, w Krakowie, w Warszawie i na www.wnet.fm. Jest teraz 8:31. Powędrujemy trochę w czasie i w rytmie. Posłuchamy Marka Grechuty?
Na pewno to jest piękna rzecz, cudowna. Radio Wnet, www.wnet.fm.